Dzień dobry, kochani. Mamy już poniedziałek i właściwie odzywam się po to, żeby dać Wam taką szybką aktualizację tego, co tam się wydarzyło pod koniec tego naszego zeszłego tygodnia. No więc papiery jakby zostały oddane do szkoły. Absolutnie cudowna jest ta szkoła i Zuzia jest zakochana, bardzo jej się podoba jako sam budynek. Widzieliśmy też, jak dużo dzieci chce się tam zapisać. I wiecie, to jest straszne, bo jakby od określonej do określonej godziny były te zapisy. My byliśmy 5-6 minut jakby przed czasem, zanim się to rozpocznie, kolejka sięgała już poza jakby teren szkoły. Więc trochę się nastaliśmy, ale ogólnie rzecz biorąc, no jestem dobrej myśli, przynajmniej staram się być dobrej myśli, że faktycznie się dostanie. Nauczyciele, którzy tam podpisywali z nami te papiery, naprawdę no super. Ja wiem, że to może być też takie pierwsze wrażenie, też wiem, jak wygląda to jakby od drugiej strony, że nauczyciele też chcą zachęcić tych uczniów, ale mimo wszystko naprawdę atmosfera, która tam była, sam budynek, no wszystko jest jakby na plus. Więc no trzymamy kciuki. W przeciwnym razie, jeżeli ona się nie dostanie, no to 7 jeszcze będzie jakby taki drugi termin i do tego czasu chyba dostaniemy dokumenty wtedy, że ona się nie dostała i gdzieś indziej, bo cała jakby zabawa. O, przepraszam, ale już dzisiaj 3 razy do mnie szkoła dzwoniła, więc właśnie musiałam zobaczyć. Cała zabawa polega na tym, że obrazując to tak może trochę na polski, wiadomo, że to nie jest tak, ale szkoła ta, do której poszła Zuzia, czyli nazwijmy to liceum polskim, mogłaby wysłać te dokumenty sama do innego liceum, jeżeli by Zuzia chciała pójść, ale kolejna taka szkoła, jakby ten rodzaj szkoły, o to mi chodzi, więc kolejny ten rodzaj szkoły jest no 3 dzielnice dalej, o. Więc stwierdziliśmy, że jeżeli ona się nie dostanie tutaj, to musi iść do jakby innej, nazwijmy ją technikum, o. I ona nie może, to znaczy szkoła nie może sama wysłać jakby do innego rodzaju szkoły dokumentów, bo właśnie gdybyśmy stwierdzili, dobra, okej, no to jeżeli się nie dostanie tutaj, to wysyłamy ją tam do tej drugiej dzielnicy, to bez problemu to wtedy szkoły między sobą to załatwią. Jeżeli natomiast właśnie chcemy, żeby to też gdzieś było tutaj w pobliżu, no i no Zuzia nie chce iść do tej szkoły, no ale trudno, no będzie musiała po prostu z matematyką za pan brat. W każdym razie, no będziemy musieli po prostu my te dokumenty odebrać i będziemy my musieli sami osobiście te dokumenty zanieść, więc tak na dobrą sprawę to jeszcze się cały ten proces nie zakończył. No wydaje mi się, że tak jakby do połowy chyba przyszłego tygodnia, no bo faktycznie chyba 7 czy 8, czy tam po 7, po 8 jest jakby ten drugi nabór, nazwijmy to, i wtedy powinniśmy też dostać takie dokumenty, które będą nam pokazywały jakby gdzie jeszcze, w jakich szkołach są wolne miejsca, w tych, co właśnie nas interesują jakby jako drugi wybór. Natomiast no widząc to jej nastawienie do tej szkoły i to, że spotkała tam też 3 koleżanki, nie z klasy, ale z równoległej klasy, z tej podstawówki, do której teraz chodzi, no ja wiem, że ona by bardzo chciała, naprawdę ona by bardzo chciała. No i nie ukrywam, no też właśnie pytali nas, dlaczego właśnie na tą szkołę padło, to też powiedzieliśmy, no że jakby sytuacja mieszkaniowa też tutaj nam bardzo odpowiada a propos wyboru tej szkoły. Ma też właśnie cudowne klasy, takie artystyczne i no i Zuzi po prostu silinka leci na ten moment i nawet odprowadzam ich dzisiaj rano i ona też do dzieciaków, to jest moja szkoła, więc jakby no całym serduchem jest nastawiona, że tam pójdzie, więc no mam nadzieję, że się to ziści. Więc tak, kochani, no przepraszam. Przepraszam, no ale właśnie tak dzisiejszy ten dzień wygląda, że co chwilę jakieś telefony. Teraz jeszcze właśnie w sprawie tej wycieczki szkolnej dzwonili. Jak ogólnie kształtuje się ten tydzień, no to bardzo bym chciała przejść się do tego action, zobaczyć właśnie takie bardziej wielkanocne, chociaż może i te walentynkowe rzeczy. Na pewno jeszcze wiem, że dzisiaj muszę podejść do Pepko,
Ale to akurat jeżeli chodzi o takie karnawałowe, więc nie wiem, czy coś będę nagrywać, pewnie nie. Chyba, że coś kupię, to najwyżej pokażę może jutro. I jeszcze, słuchajcie, w ogóle zaczęłam czytać też przez weekend kilka takich, no to nie blogi były, ale to takich właśnie stron, gdzie jest dużo informacji na temat YouTube'a właśnie i jak tutaj to wszystkie statystyki i to wszystko, jak to tam odczytywać i jak z tym walczyć. I słuchajcie, okazuje się, i widzę to, że ja używam bardzo wiele słów takich, które są zablokowane przez YouTube'a gdzieś tam i dlatego też niektóre filmiki mam takie, że jakby wyskakują w kosmos i w ogóle ta ich oglądalność jest jakby, no jak dla mnie jest przerażająca, bo mi się wydaje, że tam wcale nic takiego nie było, żeby aż tyle osób to widziało. Natomiast niektóre filmiki Wam nie wyskakują i już parę razy zwróciła mi na to uwagę Zuzia na Vlogmasie, która powiedziała: mamo, nie widać tego Twojego filmiku. I wiecie, ja myślałam wtedy, że to jest dlatego, że ona ma ustawione coś takiego na YouTubie, bo można to zrobić, jak jest YouTube Kids, żeby właśnie zablokować pewne rzeczy. I myślałam, że może tam jest właśnie coś takiego, wiecie, dlaczego ona jako dziecko tego nie widzi. Ale wychodzi na to, że faktycznie, jak zaczęłam się zagłębiać w temat, to jest coś takiego, że jest taka jakaś niepisana lista słów, które właśnie przez które się jakby schodzi na dół, przez które się nie wyskakuje, przez które później też jakby YouTube może się doczepić. Więc muszę bardziej zwracać uwagę na to, co mówię. A w tym przypadku jest to dla mnie bardzo ciężkie, bo ja zazwyczaj paplam, co mi przyniesie ślina na język. Więc no chyba będę musiała bardziej patrzeć na to, co się mówi i może nie robić scenariusza, bo to jest dla mnie chyba w ogóle to bez sensu by to było. Pewnie i tak bym się tego nie trzymała, ale faktycznie, jeżeli chcę, żeby tutaj tak powolutku ta społeczność rosła, no to muszę niestety zwracać większą uwagę na to, co mówię, jakie słowa używam i które są takimi słowami niepisanymi, ale właśnie które dają tego takiego shadow bana później i ten filmik Wam też nie wyskakuje. Czyli miałeś jeszcze jabłko w buzi i ugryzłeś batonika z czekoladą i to jest pycha? Leosiek. Jesteś mądrala, wiesz? To jest mama bardzo pycha. Okej. Walentynkowego spamu ciąg dalszy. Tym razem w Kiku kupiłam takie chyba czekoladowe z piankami w środku serduszka, żeby zrobić właśnie czekoladę na gorąco. Tu mamy pianki serduszka i tu jeszcze takie lizaczki wisienki. Także zaraz sobie to przyłożymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tu jakieś łapki mi tutaj już to zabierają. Dobra, a mogę to przepakować? Dziękuję. Słuchajcie, zrobiło się u nas tak ciepło, że trzeba naprawdę było zdjąć kurtkę, bo możesz, tylko mam nadzieję, że nie jesteś zapocona, bo naprawdę jest 12 stopni, odczuwalne jest chyba jeszcze więcej, naprawdę jest wiosna, tylko nie będę zapaszać, bo pewnie tak powiem, jutro będzie zimno, no ale ogólnie jest naprawdę spoko, także my wracamy sobie teraz z Bianką do domu, Zuzia jeszcze ma ostatnie 2 godziny. I w Action od razu wita nas oczywiście oferta walentynkowa. Mamy różne rodzaje balonów, mamy misie w kilku różnych rodzajach, mamy długopisy w kilku kolorach z pluszowym serduszkiem na górze. Ten talerzek był u nas ostatni, ale myślę, że nie robił aż tyle szału. Natomiast serduszkowe marshmallowsy wziąłam od razu 2 paczki, przyznaję bez bicia. Tutaj mamy coś dla bardziej kreatywnych, sztuczne płatki róż i mamy oczywiście jeszcze więcej balonów. Naprawdę, jeżeli potrzebujecie, to są w bardzo dobrej cenie. Mamy pudełeczka w 2 kolorach, mamy notesy, pamiętniki, też takie zamykane, ale nie tylko, także takie zwykłe, normalne notesy. Mamy kilka różnego rodzaju bombonierek w różnych przedziałach cenowych
I dla fanek herbat mam oczywiście zestawy kubeczków z tym siteczkiem takim na herbatę. Jeżeli ktoś nie lubi herbaty, a lubi kubeczki, to są też i dla niego z czekoladkami. I przechodzimy teraz na dział z dekoracjami. Na promocjach w tym tygodniu jest fajna 30-centymetrowa taca. Na dziale kreatywnym znalazłam też fajne zestawy z woskami, jeżeli ktoś lubi robić takie rzeczy. Oczywiście mamy nowe ramki na zdjęcia, mamy nowe obrazy i tutaj akurat jest na stałe, ale mamy też obraz, który jest włożony do ramki, czyli możemy wykorzystać go i jako obraz, i jako samą ramkę. Mamy też tutaj takie malutkie i troszeczkę większe wersje, też w fajnej cenie i bardzo ciekawie to wyglądało. I oczywiście misy, które no wydaje mi się, że staną się wiralem, bo wyglądały naprawdę mega, mega ciekawie na tych nóżkach. Było też kilka różnych rodzajów, nie wiem czy nowych, czy nie, świeczników, natomiast bardzo fajne kształty, myślę, że można by z tego niezły set stworzyć razem. I mamy coś, co wydaje mi się, że też będzie hitem, chociaż szczerze powiedziawszy wyglądało to mega sztucznie. To, po co przyszłam, czyli słoiczki do przechowywania z ryflowanym szkłem. I tego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Scrub Daddy, najlepsza gąbka do mycia. I teraz jeszcze mam dla Was coś, co jest mega hitem. Za 2,99 pasta do wszystkiego. I muszę się tutaj na chwileczkę zatrzymać, zanim przejdziemy dalej. Jest to pasta, którą ja już mam w domu i użytkuję, mogłabym powiedzieć, od 1,5 roku. Nie kupiłam jej w Action, bo w Action właśnie byłam zdziwiona, że za taką niewielką cenę jest ona dostępna. Ja ją zamawiałam typowo na stronie producenta, bodajże jest to producent chyba austriacki. Tak mi się wydaje, nie jestem pewna, nie będę tutaj nikogo wprowadzać w błąd. Jest to pasta, która jest do wszystkiego. Można ją stosować w kuchni, można ją stosować do prania, do odplamiania. No muszę przyznać, że nie było takich plam, które by przy pomocy tej pasty nie zeszły. Co więcej, na stronie producenta, nie widziałam tego w Action, być może jeszcze, jest też dostępny taki mały atomizer, do którego dosłownie kropelkę wlewa się tego właśnie preparatu, rozcięcza z wodą i można myć okna. To, czego nie można odmówić i za co kocham najbardziej ten preparat, to jest to, że kochają go moje dłonie. Ja nienawidzę sprzątać w rękawiczkach. Naprawdę musiałabym mieć chyba jakiś, nie wiadomo, jakiś żrący preparat, żeby założyć rękawiczki, bo przy tych wszystkich innych mleczkach i takich rzeczach ja wiem, że to jest niezdrowe i moje ręce bardzo szybko później się przesuszają i bardzo szybko pokazują, że coś im nie pasuje. Przy tym preparacie nie dzieje się kompletnie nic. Naprawdę, jeżeli on jest dostępny też w Polsce, to ja Wam polecam. Jeżeli nie, no to przepraszam bardzo, ale osoby, które mieszkają w Niemczech i mają tą możliwość, wypróbujcie sobie ten preparat, jest naprawdę super. A teraz przechodzimy już do części wielkanocnej. Oczywiście mamy różne rodzaje koszyczków i słodycze. Już teraz mamy duży wybór słodyczy na Wielkanoc. Na te kule zwróciłam uwagę dlatego, że w środku ma prawdziwe suszone kwiaty, wygląda naprawdę bardzo ładnie i obok mamy cudownego pluszowego słodziaka, prawie 40-centymetrowego króliczka, wygląda myślę, że naprawdę bardzo ładnie i na pewno nie jak z Action. Mamy też opcję drewnianą do powieszenia na różnych gałązkach, bardzo fajna sprawa. I mamy też super rzecz dla dzieci, czyli mamy kredę w kształcie jajeczek. No myślę, że super sprawa do koszyczka. Mamy też takie podkładki pod talerze, bardzo fajne, bardzo ciekawe, z błękitem. I coś, co mnie absolutnie zauroczyło, czyli te takie króliczki otwarte. Myślę, że chyba po nie wrócę. Mamy tutaj kolejne podkładki w kształcie pisanek i różnego rodzaju obrusy, bieżniki w różnych kolorach i o różnych wzorach. I coś, co mnie absolutnie urzekło, u nas była ostatnia sztuka, czyli ten przesłodki pluszak. Mamy też tutaj takie paczki z jajkami, w których są niespodzianki. Coś dla kogoś, kto praktykuje poszukiwanie jajek. Myślę, że super sprawa. Mamy też w trzech kolorach dostępne takie króliczki do zawieszenia. Bardzo fajne. No i przede wszystkim w tym najmodniejszym materiale, który teraz jest wszędzie.
A tutaj mamy taką wielkanocną wersję bombek, też chyba już widzianych wszędzie. Bardzo ładnie to wyglądało, te suszone kwiaty, naprawdę bardzo ładne. No i oczywiście wszelkiego rodzaju dostępne jajeczka w bardzo fajnych możliwościach kolorystycznych. Myślę, że każdemu spasuje. Bardzo mi się podobały szczególnie te gniazdka. I coś dla naszych milusińskich, mamy tutaj kolorowanki, ale nie tylko, mamy też bardzo fajne zestawy stempelków, u mnie dziewczyny już męczą chyba trzeci rok, także naprawdę są bardzo fajnej jakości, jak za taką cenę. I mamy takie zestawy, jeżeli nie robimy jakichś dużych prezentów na święta wielkanocne. I oczywiście tradycyjnie mamy też maszyny do malowania jajek. To muszę przyznać, że mnie bardzo zaciekawiło. Myślę, że faktycznie można tutaj coś bardzo ładnego stworzyć i myślę, że jest to nie tylko dla dzieci, ale naprawdę fajnie można by było zrobić dekorację wielkanocną. No i mamy tutaj jeszcze więcej pianek i innych rzeczy. Ostatnimi rzeczami są takie figurki w kształcie króliczków, zajączków, kurczaczków i innych. Myślę, że też w bardzo fajnych, atrakcyjnych cenach. A też wybór jest naprawdę bardzo duży. I mamy jajka w kształcie pisanek. Kochani, w przypływie chyba jakichś okresowych emocji weszłam na stronę Temu, a to dlatego, że jakaś mama z chyba z Zuzi klasy przysłała jakieś zaproszenie, dzięki któremu tam weszłam i obiecano mi jakieś 4 rzeczy za darmo, później coś tam. Nie wiem, jak się to stało, że mój koszyk w tym momencie wynosi tam z dobre 300 euro, pewnie jak nie więcej, bo jest to naprawdę mega uzależniające takie, wiecie, przejeżdżanie. I właśnie w przypływie tych jakichś okresowych emocji wzięłam i zrobiłam tam maleńkie zamówienie. Więc to maleńkie zamówienie właśnie przyszło. I wygląda ono tak, porównując do mojej głowy. No jest to praktycznie długość mojej ręki. Także ja szczerze powiedziawszy już nawet nie pamiętam, co ja tam powrzucałam w końcu do tego koszyka. Ale tak jak mówię, no ten mój koszyk rozrósł się do masakrycznej ilości rzeczy, pierdół, które są kompletnie w ogóle niepotrzebne. Ale zobaczymy, co tam ostatecznie przyszło i czy faktycznie opłaca się, czy nie. Swojego czasu pamiętam, że na przykład na stronie Wish, ja nie wiem, czy ona jeszcze w ogóle istnieje, czy nie, ale zamawiałam ozdoby na przykład takie urodzinowe, jakieś takie rzeczy. No i jako, że zbliża się ta komunia dziewczynek, to postanowiłam też właśnie się rozejrzeć, czy chociażby jakieś paczki balonów, czy coś takiego nie będzie troszeczkę taniej. Też jakby nie patrzeć, poza tą komunią, no to w maju, to znaczy tak, pod koniec kwietnia są moje urodziny, w maju poza komunią są urodziny Zoi i Bianki. Właśnie jestem ciekawa, czy faktycznie będzie się tam opłacało, czy nie i czy te rzeczy będą w miarę dobrej jakości. Wiadomo, że praktycznie połowa tych rzeczy jest też dostępna na Amazonie, więc jakby wszystko idzie od jednego chińskiego producenta. Ale no ten czas oczekiwania jest troszeczkę dłuższy, chociaż jak pamiętam, to na Wishu czasami potrafiły rzeczy iść 2 miesiące, a tutaj szły 1,5 tygodnia, więc jakby nie ma tragedii. Okej, bo to były tak naprawdę 2 zamówienia, tylko one przyszły w jednej paczce. To jest plus. To jest plus, bo z tego co pamiętam, to wtedy było tak, że każda jedna rzecz osobno chyba przychodziła. Oj, tutaj już się tak otworzyło. Dobra. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj sweterek. O, i muszę przyznać, że no wiadomo oczywiście, że to jest plastik plastikiem, plastik pogania. 100% poliester, ale jest bardzo mięciutki. Wiadomo, że będziemy się w tym pocić, no ale jest mega uroczy. I tak właśnie w klimacie jeszcze walentynkowym to naprawdę mega, no. Zobaczymy, jak będzie wyglądać rozmiar. Później go przymierzę. Ja po prostu nie mam pojęcia, co ja tam pozamawiałam. A bo z tego, co pamiętam, to właśnie chyba ten sweterek, tam wychodziło, że będzie to za dosłownie chyba 3 czy 4 euro, gdzie on normalnie kosztuje 20, no więc jakby 20 to jest dosyć dużo na taką... Fajnie, tylko że myślałam, że to jest szklane, ale okej. Okay. Mamy wazonik w kształcie książki. A book about flowers. O,
ale sobie wybrałam miejsce, że będzie mi tutaj prześwietlało. W każdym razie pokażę Wam już te rzeczy, jak będą gdzieś stały. O, ależ to jest piękne! I to już jest szklane. O, to jest rzecz, która była całkowicie za darmo. Jest tak urocza, że ja po prostu musiałam. Ale jakie to jest duże! Mamy taką muszelkową torebeczkę. Ale ja się nie spodziewam, że ona jest taka duża. Gdzie ja mam telefon? Ale szczerze powiedziawszy, nawet nie, no spokojnie, wejdzie tutaj telefon i coś jeszcze. I tutaj mamy do tego taki łańcuszek. Ja z torebkami mam właśnie taką relację, trochę inaczej niż z butami, ale że albo podobają mi się takie mega wypasione, designerskie, takie kultowe torebki, albo mi się podobają jakieś takie totalnie beznadziejne, ale takie właśnie słodziaki, takie właśnie coś innego, bo uważam, że właśnie czasami można mieć taki zwykły, prosty outfit, a właśnie z jakąś torebką taką mega odlotową, można go właśnie jakoś tak przełamać, a no jakby no, jeżeli chodzi o te designerskie, to wiadomo, no jest moim zdaniem naprawdę jest ta jakość troszeczkę lepsza i jak płacę za torebkę troszeczkę więcej pieniędzy, to staram się właśnie patrzeć, żeby ona była też dobrej jakości, ten skład miała w porządku i ja no jak na ten moment to nie narzekam, nie mam chyba żadnej takiej torebki, na którą bym narzekała, że coś się z nią dzieje. Wiadomo, ja też, to są rzeczy, w których chodzimy. I ja tych rzeczy też, no nie kucham, nie dmucham na nie przesadnie, bo zdarza się, że one gdzieś spadną, zdarza się coś z tym zrobić, wiadomo, ale ogólnie, no zobaczcie, no to jest przepiękne. Ale ogólnie uważam, że dokończąc myśl, ogólnie uważam, że to są rzeczy do noszenia, więc wiadomo, że to się nosi, używa, korzystać z tego. O, tutaj mamy coś. Odkąd u dziewczynek zrobiłam tą choinkę z tymi kulami dyskotekowymi, to po prostu mam taki szał, ale to nie jest kula dyskotekowa. Teraz Wam pokażę, co to jest. Ja nie wiedziałam, że to jest takie DIY, ale zaraz zobaczycie. Mam takie tutaj dwie różowe i to są moi kochani wisienki. Przecudne. I z tego, co mi się wydaje, to też jest taka, można powiedzieć, podróba dekoracji, która jest właśnie w Stanach, gdzieś w jednym z tych takich droższych sklepów dostępna. Więc jakby świetna opcja. Ależ to jest słodkie. I z kolczykami, ogólnie z biżuterią mam właśnie podobną relację jak z torebkami. To znaczy albo lubię takie naprawdę ładne, klasyczne, które wiem gdzieś tam złote będą na lata, albo właśnie jakieś takie bajeranckie na raz czy na dwa razy, sieciówkowe czy coś takiego. Mam też mnóstwo takich kolczyków, które właśnie mają dodać tylko takie coś, jeśli chodzi o stylizację. I wtedy wiem, że naprawdę nie opłaca się przepłacać, a muszę przyznać, że jakość wykonania tych miśków, znaczy jakość, no na razie nie jestem w stanie stwierdzić, jaka będzie jakość, ale jeżeli chodzi o to, jak one wyglądają, to one naprawdę nie odbiegają od takich sieciówkowych. Naprawdę wydaje się ten misiek tutaj dosyć stabilnie przymocowany, więc mam nadzieję, że tam nic w uchu nie zostanie. O, z tego, co mi się wydaje, to tam chyba więcej było kolczyków i takich rzeczy. Wiecie, czasami też dziewczyny mają właśnie do jakiegoś tam czegoś akurat chcą takie, a nie inne i u mnie też są naprawdę kwiatuszki, kuleczki, kropeczki, muszelki, jakieś nie muszelki, naprawdę mnóstwo tej biżuterii jest, ale to wiadomo, że to nie jest biżuteria też na lata. O! To wiem, co to jest. To jest coś, co już też zamawiałam właśnie z Amazonu, chyba za 3 razy większą sumę, tak mi się wydaje. Tutaj mamy, nie będę w stanie tego wyjąć. Mamy tutaj takie 2 opakowania na oleje. Muszę tego liścia tutaj przesunąć, bo przeszkadza. I właśnie z takim zapięciem, nie tak jak mam tam do syropów na kawę, tylko właśnie z takim do oleju. I oprócz tego mamy jeszcze też naklejki. Bardzo mi się podobają i chyba skusiłam się właśnie dlatego, że tutaj bardzo ładne są te naklejki. I one też tutaj mają taki paseczek, a naklejki, które ja sobie sama robiłam na przyprawy i na inne takie rzeczy, które u mnie w kuchni są, też właśnie robiłam z takim paseczkiem. Więc stwierdziłam, że fajnie, bo nie będę tego musiała drukować sama. A jest to bardzo, bardzo podobne. Dobra, to tego na razie nie wypakuję, bo to i tak trzeba
porządnie, nie cierpię styropianu, porządnie umyć. I tutaj mamy tu drugie zamówienie, które właśnie przyszło razem. I tu mamy też coś podobnego. Tutaj mamy też torebeczkę, taki koszyczek perełkowy. No wiadomo, no tutaj są tak duże te dziury, że musi być coś włożone do środka i tutaj jest taki woreczek. I ja sobie tak myślę teraz. Woreczek, woreczek, no jest malutki. Proszę bardzo, tak to mniej więcej to będzie wyglądać. Oczywiście muszę to wyprasować, znaczy najpierw wyprać, żeby... No, nie ma tragedii, ale w każdym razie tak to musi być wyprane. I tutaj mamy coś takiego, mamy oczywiście też do tego taki dłuższy paseczek. No naprawdę, no słodziak jest. Podejrzewam, że połowę z tych rzeczy ja w ogóle nie będę widziała na oczy, bo pozabierałam to dziewczyny. Ale właśnie o czym myślałam? Myślałam o tym, że ten woreczek fajnie by się może też sprawdził w tej torebce, jeżeli byśmy nie chcieli właśnie, żeby ona była taka transparentna, żeby tam było widać, co jest w środku. Też spoko opcja. Nie, no naprawdę ja nie wiem, co ja miałam w głowie, że ja to zamówienie zrobiłam, ale okej. Wygenerowałam teraz tym jednym zamówieniem tyle śmieci, że naprawdę. O, i tu mam jakiś kolejny taki sweterek. Kurczę, jestem ciekawa, jak się to będzie nosić, ale z drugiej strony w sumie w sieciówkach też mamy pełno tego poliestru, więc może nie będzie aż takiej tragedii. Nie no, odszyty jest nawet w miarę. Nie mogę tutaj powiedzieć. Zobaczymy, jak z rozmiarem. Wszystkie rozmiary brałam najmniejsze, które były dostępne, czyli akurat chyba S-ki w tym przypadku. Ja też lubię, tak, S-ka. Ok, tutaj mamy tylko 48% poliestru, reszta to jest elastan i poliamid. Więc ok. I tutaj mamy jeszcze jedną rzecz. Oj. Oj, zobaczymy. Piżamkę. Na stronie wydawała się biała, ona jest bardzo, bardzo kremowa, o, tak bym to powiedziała. Zobaczymy, jak się będzie zachowywała po praniu. Zaraz te wszystkie rzeczy muszę wrzucić. I tak. Nie wiem. Nie wiem. W każdym razie cieszę się naprawdę, bo przyszło to w miarę. Te torebeczki, no muszę przyznać, że naprawdę... No jestem pozytywnie zaskoczona i naprawdę do jakiegoś takiej właśnie wieczornego wyjścia czy coś, no taka biżuteria bardziej, niżeli torebka, to spoko, to podejrzewam, że dziewczyny mi zakoszą od razu. Ale jeśli chodzi właśnie o całe zamówienie, to jedna rzecz mnie tylko tak jakby negatywnie zaskoczyła i to jest to, bo faktycznie myślałam, że będzie to szklane, ale po prostu to jest pewnie moja wina, bo nie doczytałam tego. I to jest właśnie taki wazonik, który wygląda jak książka, czyli można go jakby wsunąć też jak książkę. No ja akurat nie mam na zewnątrz żadnych książek, wszystkie mam tutaj w regale, więc jakby no nie będę męczyć też kwiatów, ale wydaje mi się, że nawet na kominku by to też fajnie wyglądało, bo przez to, że on jest właśnie jakby płaski, no to można go tak położyć i nie będzie tak jakoś mocno odstawać. No zobaczymy, coś na pewno wymyślę. W ostateczności pójdzie do dziewczynek, chociaż wolałabym nie. Ale no, tutaj akurat jestem w szoku, że właśnie to jest szklane, bardzo ładne, bardzo, bardzo ładne. No i tak jak mówię, no to są też rzeczy, które, no tam większość rzeczy jest inspirowana, o tak ujmijmy, żeby nie mówić tutaj wprost, że to są takie, można powiedzieć, a la podróby. Aczkolwiek ja też nie mówię Wam, że tak to jest z tego czy z tamtego, no to jest po prostu jakiś chiński zamiennik, ale te wisienki to jest po prostu no mistrzostwo świata. Dużo ładniej są zrobione niż te bombeczki, które były, chociaż też to pewnie dlatego, że jest większa powierzchnia tego, więc tak jakoś ciaśnie są poukładane tutaj te szkiełka. No nic, zobaczymy. No, zmieniamy trochę już teraz klimat na walentynkowy, więc lecimy. A! To w zasadzie, jak już tak zmieniamy klimat na walentynkowy, mam jeszcze raz pepko, ale nie było tego, co chciałam, a chciałam tą szklaneczkę taką z tymi kwiatuszkami, no ale trudno, ale były teraz u nas, więc nie wiem, czy nie będą jeszcze dokładane rzeczy, były u nas te walentynkowe łyżeczki. Ja mam jedną taką łyżeczkę długą do latte, nie wiem w ogóle skąd.
I dlaczego ja mam taką serduszkiem? W każdym razie, no, mamy i świąteczne, to miejmy i teraz takie serduszkowe. I one kosztowały 5 euro, 20 zł kosztują. I oczywiście weszłam do TK Maxu. Ale w TK Maxie, o dziwo, walentynkowych nie ma praktycznie nic. Natomiast są już powolutku, bo nie było też jakoś bardzo dużo, są już wielkanocne. Udało mi się dostać tylko taki zestaw 4 długopisów i jako, że Zuzia w tym roku jedzie w walentynki na wycieczkę, to pomyślałam sobie, że po prostu będzie jej miło, jak gdzieś tam włożę jej do torby taki mały prezencik. I tutaj mamy talerzyki papierowe i bardzo, bardzo podobne. To jest chyba w ogóle ta sama firma, bo jest naprawdę, jeśli chodzi o styl tutaj, to to jest identyko. Czy to jest ta sama firma? Tak. Aha. Bo mamy tutaj też właśnie takie chusteczki papierowe. Bardzo podobny jest kształt tych serduszek, taki nieregularny, dlatego właśnie tak pomyślałam sobie. I one też nie są, te talerzyki też nie są białe, bo też są takie beżowe właśnie jak te... Jak co? Serwetki. Jak te serwetki. To by było tyle, co się miałam teraz tutaj odezwać. Mamy wtorek. I czy zrobiłam lampę? Nie. Natomiast kupiłam już papier, bo właśnie dlaczego lampę... O, poczekajcie. Boże, ale ja mam normalnie w Pepco, jeszcze będąc w Pepco, kupiłam właśnie, bo były przecenione z euro 30, czyli z całego 5 zł, były przecenione na 65 centów takie czapeczki urodzinowe. A jako, że robiłam przegląd tych wszystkich moich takich urodzinowych rzeczy, jak pakowałam te papiery do pakowania prezentów właśnie do tego pojemnika, który kupiłam, to gdzieś tam też właśnie miałam to wcześniej pochowane w miejscach, gdzie mam balony i różne inne ozdoby takie urodzinowe, to stwierdziłam, że wezmę, no bo właśnie no po komunii od razu Zojka i Bianka będą mieć urodziny. A mam też właśnie cały taki zestaw na girlandę z balonów, też w takich pastelowych, tęczowych kolorach, więc stwierdziłam, że chyba coś takiego będą mieć teraz na święta. Boże, na święta. Będą mieć takie coś na urodziny, więc już tak jakby powoli, powoli, żeby ten maj nas po prostu finansowo nie wykończył. Także, to jeszcze coś takiego, no i tutaj jakaś taka paczka chusteczek. Ale to też właśnie Zuzi do plecaka na ten wyjazd. Więc tak. I co ja mówiłam? O lampie. Boże. Także kupiłam papier do pieczenia, bo okazało się, jak już prawie miałam zaczynać robić tą lampę, to okazało się, że nie mam papieru do pieczenia, a ponieważ to musi, ta masa musi schnąć 24 godziny, no to fajnie by było, żeby ona na czymś leżała, żeby ten kształt jakby cały czas był zachowany, dopóki ona porządnie nie wyschnie. No i poczytałam właśnie, że najlepiej, żeby to było na czymś nieprzewierającym, więc właśnie taki papier do pieczenia by się sprawdził idealnie. Więc no nie obiecuję sama sobie, że zrobię to dzisiaj. Chociaż w sumie troszeczkę czasu jeszcze mam, więc może. Już przyniosłam też z piwnicy, udało mi się znaleźć właśnie coś jakby, no bo wiadomo, że to będzie tylko sam klosz, a cała reszta musi być inna, więc stwierdziłam, że nie chcę tego białego, który teraz jest w tej lampie. Udało mi się rozmontować z tej właśnie lampy ten klosz, tutaj złoty, który był z tej strony, bo bardzo mi zależało na tej górze. Nie wiem, czy mi tu ostrzy, chyba tak, na tym. To znaczy nie chciałam właśnie, żeby to było te białe z tamtej lampy, tylko wolałam, żeby to było takie jeszcze z takim akcentem kolorystycznym, takie troszeczkę, żeby dodawało to więcej klasy. A było mi to też potrzebne po to, żeby wiedzieć, jak dużą dziurkę zrobić w tym kloszu, no bo wiadomo, że pomiędzy tym a tym musi się to tutaj zmieścić, ale nie być na tyle za duże, żeby mi to po prostu nie leciało do góry, więc muszę to rozmontować sobie jeszcze, to znaczy tam odkręcić tą żarówkę i to, żeby wiedzieć, jak zrobić, no i mam taki właśnie plan na to, żeby w tym tygodniu już naprawdę tą lampę zrobić, bo denerwuje mnie przede wszystkim, że ta masa leży, że nie jest to zrobione i tak po prostu czuję taką presję sama nad sobą, że mam coś do zrobienia, a tego nie zrobiłam jeszcze. Więc bardzo bym chciała, nie wiem, czy uda mi się to zrobić dzisiaj, no ale w tym tygodniu chciałabym już zamknąć ten temat. I w zasadzie na najbliższy czas to będzie chyba takie ostatnia rzecz, która była robiona w domu.
No chyba, że jeszcze w międzyczasie uda się tam po prostu podokańczać jakieś tam niektóre rzeczy, ale chciałabym się zająć właśnie kuchnią i spiżarnią. Czyli musimy jechać kupić regał i tam bym po prostu chciała zrobić porządek, bo wiem, że też wtedy te moje szafki troszeczkę odciążę, jak będę mieć spiżarnię. Bardzo długo na to czekałam, w sumie kto mnie zna, to wie, że ja powtarzałam to cały czas, że ja potrzebuję takiego miejsca. Bardzo mnie to w tym mieszkaniu denerwowało, że właśnie nie było czegoś takiego. No a jak nie ma co się lubi, to trzeba lubić to, co się ma, albo zrobić sobie to, co się chce, więc jakby poszliśmy w tym kierunku. Mam też początek jakby tego filmiku nagrane, jak to zrobiliśmy od początku. W sumie mam też salon, no ale salon to jeszcze długo, długo czasu, to chyba na sam koniec, bo jakby podoba mi się, jest użytkowy w tej formie, w której jest teraz, więc to chyba będzie na sam koniec. Co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że jak zaczęłam oglądać różne inspiracje pokoju dinozaurowego, żeby wiedzieć, w którym kierunku mniej więcej chcę pójść, co się bardziej podoba Leośkowi, i to jest chyba najgorsze, że jemu się podoba coś całkiem innego niż mnie, to okazało się, że znalazłam też fajne inspiracje do pokoju dziewczynek. Więc znowu zaczyna się kolejny rok i znowu zapaliło mi się po prostu takie, wiecie, żeby zmiany jakieś robić. No, także to będzie fajny rok, naprawdę będzie fajny rok. Tylko miało być tak, że ja sobie w końcu odpocznę, że będę mieć czas dla siebie, a tu po prostu sobie wymyślam. Więc jakby czas będę mieć dla siebie, ale z wapkiem w ręku. Natomiast jeżeli chodzi o samego Leośka, no to przerażające jest to, że to, co mnie się podoba i co chciałabym mu zrobić takiego bardziej, żeby już mogło zostać nawet na późniejsze lata, jemu się to absolutnie nie podoba. Więc jemu się podobają po prostu takie bardzo mocno jeszcze dziecięce i boję się, że po prostu za rok będę miała kolejne malowanie, bo on stwierdzi, że jemu się już te dinozaury nie podobają. A jak mu pokazałam takie opcje, że właśnie może byśmy zrobili bardziej taką a la dżunglę, to znaczy pomalowali jako tako same liście drzewa, coś takiego, a zostawili typowo dinozaury na jakieś dodatki. Znalazłam cudowną głowę dinozaura, która po prostu wychodzi ze ściany. Jest fantastyczna, ale wiadomo, no jest to łatwiej odkręcić, odczepić i później działać, bo wtedy nawet jakby wymyślił sobie jakieś właśnie zwierzątka, lwa czy żyrafa, która przecież też jeszcze jakby gdzieś tam jest schowana, ta, którą kupowałam jak był maleńki, to wszystko by pasowało i bez takiej konieczności wymiany tego wszystkiego. Ale on twierdzi, że nie, jemu się to nie podoba, więc musimy znaleźć coś, co spodoba się i jemu, i spodoba się mnie, i będzie na tyle takie możliwe później do przerobienia na coś innego, żebym ja faktycznie co rok czy co dwa lata nie malowała mu tego pokoju, bo nam te tapety odpadną po prostu stamtąd. I chyba o to się boję najbardziej, że odpadną te tapety, niżeli o same to malowanie i tą pracę. Natomiast no, u dziewczynek właśnie wymyśliłam, że może by fajnie było troszeczkę im ocieplić ten pokój, bo on jest ogromny. Tam jest naprawdę dobre 30 metrów kwadratowych w samym tym ich pokoju, bo tam jest chyba, on jest 6 metrów długi, a on jest 5 metrów tutaj szeroki, czy jakoś tam, no niecałe 5 chyba, no mniejsza z tym, w każdym razie jest naprawdę ogromny ten pokój. I przez to, że to łóżko już też jakby mają no jedno, nie ma jakby trzech osobnych mebli, no to stwierdziłam, że naprawdę te ściany, mimo że one są piękne, bardzo mi się podobają te kropeczki i jakby no ten pomysł został w pełni zrealizowany, to zaczęłam się zastanawiać, czy właśnie nie ocieplić im czegoś. Wiem, że Zuzia absolutnie nie zgodzi się na kolor różowy. To jakby mam jak w banku. Co więcej, ona mi ostatnio powiedziała, że te firany właściwie to tam do niczego nie pasują. I ja mówię, no jak nie pasują do niczego, skoro pasują i do dywanu, i do jakichś tam dodatków, ale mogłyby być beżowe. Więc jakby ona nie chce tego różu, więc też będziemy musieli usiąść i zrobić coś. I też właśnie zastanawiam się, czy po prostu albo nie kupić jakiejś tapety i chociaż na jedną ścianę gdzieś tam przyczepić jakąś taką tapetę wzorzystą, która by właśnie troszeczkę dała takiej przytulności w tym pokoju. No, tak pewnie te pierwsze pół roku właśnie będzie u nas wyglądało. Więc zobaczymy. Najgorsze jest to, że jakby w każdym pokoju mam coś, co bym chciała zmienić, dodać, czy wymienić, czy cokolwiek, więc
No nie, no to jest u mnie po prostu niekończąca się historia. Ja mam naprawdę za dużo pomysłów, ja mam głowę po prostu pełną jakichś rzeczy, które a to by można było, a to tak, a to jak ulepszyć, a to coś zmodernizować, więc po prostu to jest taki typowy syndrom osoby, która myśli za dużo, naprawdę. Jeżeli macie na to sposób, to ja bardzo chętnie, bo naprawdę no... No jest, podejrzewam, bardzo uciążliwe mieszkanie ze mną, bo ja naprawdę no, nie mogę usiąść i odpocząć, tylko jak siedzę, to kminię. A co by tutaj zmienić? Może jakoś ustawienie inaczej zrobić czy coś, więc jest naprawdę strasznie. Tutaj do mnie, nie z tej strony, z tej strony. A! Kim jesteś? Leo Lew. Leo Lew? To co, to my cię na karnawał będziemy musieli przebrać za Leo Lwa? A nie za mnie? A nie za kotka. Mhm. Chcesz być kotkiem? Czy lwem? Nie. No nie, błagam cię, nie wymyślaj mi teraz tydzień przed tym, że chcesz zmienić strój. A kupujemy dzisiaj mama mój strój? Jabłkożerco. A czy zamiast wysłać zdjęcie Ali mogę nagrać to? Tak? Okej. Okay. No jest przepięknie. Chociaż i tak aparat prześwietla, nie pokazuje tego, jakie tu są śliczne te kolory. Won't fade away for a while. You said you don't mind, that you'll be just fine. No room for second chances. Hey, I got all that I need. No need to...